Celem dzisiejszego webinaru będzie odpowiedzenie na sposób przeniesienia flot samochodów spalinowych na flotę elektromobilną. Z nami w studiu jest pan dyrektor Rafał Kręcisz, dyrektor Departamentu Zeroemisyjnej Elektromobilności. Jest z nami również pan Krzysztof Wojciechowski, Związek Polskiego Leasingu. Dzień dobry. I pan Aleksander Drajk, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Dzień dobry. Kilka słów na temat liczb tego, jak to dzisiaj wygląda. Elektromobilność rzeczywiście jest niewątpliwie szansą dla nas wszystkich. Jadąc do państwa do studia, przejeżdżałem, tak jak pewnie wielu przez Polaków, przez stację benzynową i ukazało się moim oczom 7 zł za benzynę i 8 zł za diesla. Później przeżyłem kolejny szok, bo zauważyłem, że jeszcze w moim spalinowym samochodzie mam rezerwę, więc tym bardziej to niemiłe wrażenie nie dopełnię jeszcze po tym programie. Ale testowaliśmy jako fundacja samochody elektromobilne w ramach kampanii Elektromobilność, Zielone Światło dla Klimatu. Testowaliśmy z Kubą Przygońskim, z gwiazdami, z celebrytami i chyba nie ma żadnej wątpliwości, że użyteczność samochodów elektromobilnych, coraz większy zasięg, bo 400 średnio kilometrów, w aglomeracjach miejskich niewątpliwie jest przyszłością. Teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy jako przedsiębiorcy, bo przypominam, że 85% właśnie to przedsiębiorcy kupują nowe samochody elektryczne i to właśnie w przedsiębiorcach widzimy szansę na rozwój elektromobilności. I pytanie jest takie, kiedy będziemy w stanie nasz biznes oprzeć rzeczywiście na elektromobilności w całym stopniu? Bo to, że w Warszawie czy w innych miastach będziemy jeździć na rowerach, to niestety rowerami będziemy dojeżdżać do pracy, myślę, że będzie coraz bardziej powszechne, to będzie ostatni kolator. Ale jako przedsiębiorcy musimy sobie powiedzieć, kiedy samochody dostawcze, kiedy cały transport będziemy w stanie przenieść na elektromobilność w czasach, gdzie paliwa z Rosji będą rzeczywiście teraz bardziej drogie. Pierwsze pytanie do pana dyrektora, do pana Rafała Kręcisza. Panie dyrektorze, jakie obecnie mamy programy? Jak przedsiębiorcy mogą tutaj dostać od państwa wsparcie? Jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera i zmniejsza koszty związane z leasingowaniem lub z wynajmem samochodów elektrycznych? Dzień dobry panu, jeszcze raz dzień dobry państwu. No, głównym tutaj narzędziem wsparcia jest program Mój Elektryk, który ma 3 obszary, czyli jest obszar wsparcia dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, więc jest to jakby troszeczkę z boku tego naszego dzisiejszego spotkania, ale my mamy też dwa obszary typowo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli mamy Mojego Elektryka w wydaniu dotacji, wniosek wtedy składa się do Narodowego Funduszu na już zakupiony pojazd i on podlega częściowej refundacji. Mamy jeszcze jedną, trzecią ścieżkę, zresztą bardzo popularną, coraz bardziej popularną, bo też leasing i najem, tak jak pan powiedział, długoterminowy jest coraz bardziej jakby adekwatnym narzędziem do wymiany floty czy do pozyskiwania nowych pojazdów. Jest to leasing, jest to ścieżka związana z bankami, z firmami leasingowymi. Tutaj mamy też przedstawiciela, prawda, jednego z uczestników, można powiedzieć, tego programu. I to jest ścieżka jednego okienka, gdzie tak naprawdę u dealera czy w firmie leasingowej można załatwić wszelkie formalności. I tak naprawdę poprzez najpierw firmę leasingową, a następnie bank operator można przyjść do Narodowego Funduszu o refundację części też poniesionych kosztów. Oczywiście tutaj w przypadku leasingu wydaje mi się, że taką dosyć sprytną formułę zastosowaliśmy, czyli nasza dotacja pokrywa opłatę wstępną, tak? Czyli pokrywa na samym początku, czyli jeśli tak dla uproszczenia pojazd kosztowałby 125 tysięcy, powiedzmy 25 tysięcy nasza dotacja i tak naprawdę te 100 tysięcy jest rozpisywane później na raty, co jakby miarodajnie i proporcjonalnie zmniejsza obciążenie naszego klienta. Dosyć istotny ten program, słyszymy, że spotyka się z dużym sukcesem, to jest nasz trzeci webinar. Podczas pierwszych dwóch rozumiem, że były rozdysponowane kwoty w wysokości 200 milionów złotych. Tak, zgodnie z jakby dokumentacją naborową na banki, w pierwszym rzucie zaoferowaliśmy bankom po 20 milionów, ale budżet jest o wiele większy, budżet jest 400 milionowy, budżet dotacji, co ważne, prawda, bo to wygeneruje
znacząco większe kwoty, jeśli chodzi o zakupione pojazdy. No i dzisiaj mogę przekazać informację, za chwilę będziemy też o tym mówić w naszych mediach społecznościowych na stronie, iż pierwsze 20 milionów zostało rozliczone i Zarząd Narodowego Funduszu przekazał dla BOŚBank kolejne 80 milionów, łącznie 100, także no, na razie środków nie zabraknie, zachęcamy do udziału. Oczywiście, czyli dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów informacja jest następująca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje pieniądze do BOŚBanku, natomiast Państwo jako przedsiębiorcy możecie spokojnie do swoich firm leasingowych pukać, pytać o takie formy. Z tego co wiemy, już 15 firm leasingowych podpisało umowę z BOŚBankiem. Z BOŚBankiem, tak. I nadal ten proces się rozwija, więc przedsiębiorcy mogą dosyć szybko uzyskać wszelkie informacje. Zapraszam na stronę BOŚBanku, bo mają tam zakładkę, gdzie aktualizowany jest stan właśnie tych firm, które weszły do systemu. Obecnie jest 15, ale z tego co wiemy, są kolejne negocjacje i kolejne firmy zainteresowane, także wydaje się, że w niedługiej przyszłości po prostu większość firm leasingowych w tym systemie się znajdzie. Super. Mamy na pokładzie pana Krzysztofa Wojciechowskiego, przedstawiciela Związku Polskiego Leasingu. Panie Krzysztofie, niech pan nam powie, jak dla przedsiębiorcy, jaka jest to droga, żebyśmy mogli szybko i skutecznie w trudnych czasach drożyzny rzeczywiście paliwowej szybko przeswiczować się na samochody elektryczne. Jak to wygląda właśnie w praktyce? Dzień dobry Państwu. No tu przede wszystkim to, co przed chwilką powiedział Pan Rafał, pojawiły się dotacje, które mają bardzo duże znaczenie, bardzo duże przełożenie na to, jak atrakcyjny jest samochód elektryczny, już nie tylko w wymiarze kosztów jego użytkowania, czy w wymiarze ekologicznym, ale również w wymiarze tym po prostu nabycia tego auta. Sam program w bardzo dużym stopniu już to zainteresowanie firm leasingowych wzbudził, 15 firm, potwierdzam tutaj, faktycznie tak jest. Członkowie Związku Polskiego Leasingu chętnie przystępują do tego programu. To, co ważne, to jest właśnie to, że w tym programie uwzględniona została ścieżka najbardziej popularna wśród przedsiębiorców, jeżeli chodzi o nabywanie, jeżeli chodzi o użytkowanie samochodów, czyli właśnie ścieżka leasingowa. Dzisiaj większość samochodów nowych jest właśnie leasingowanych albo użytkowanych, finansowanych w formie wynajmu długoterminowego. W związku z tym to jest bardzo dobry krok, że właśnie taki budżet został tutaj wyasygnowany i również to, co ważne, proces uzyskania dotacji został powiązany z procesem uzyskania finansowania w formie leasingu, czyli klient, przedsiębiorca, czy to będzie duża firma, czy też mniejsza, nie uczestniczy w dwóch procesach, w procesie uzyskania leasingu i w procesie uzyskania dotacji, tylko całość załatwia w jednym okienku i realizuje w jednym okienku w firmie leasingowej. Wraz z wnioskiem leasingowym, typowym wnioskiem leasingowym, który przedsiębiorcy już jakby znają co do formy, przedsiębiorca składa wniosek o dotację, oba procesy są następnie uruchamiane i samo rozpatrzenie tego wniosku z perspektywy klienta odbywa się tylko w kontakcie z jedną instytucją. Również zawarcie umowy, w tym umowy na dotację, jest realizowane przez firmę leasingową. Także rzeczywiście bardzo dużo. Dzisiaj to szacujemy, że to będzie 3-4 tygodnie, to jest dłuższy proces. Tak, to dłuższy proces niż w przypadku typowego procesu leasingowego ze względu na to spięcie funduszy prywatnych z państwowymi. Natomiast no, ja też liczę na to, że jest to jednak 3-4 tygodnie w tej chwili, a jak zawsze wiadomo, że ten proces po prostu musi się dotrzeć. To jest pierwsza na taką skalę współpraca między branżą leasingową a funduszami państwowymi. W związku z tym ja naprawdę liczę na to, że w interesie wszystkich i na pewno z dużą taką aprobatą wszystkich będziemy dążyli do tego, żeby ten proces skracać. Mam pytanie trochę inne. 15 firm leasingowych rozumiem, że pokrywa, czy to jest ponad te 15 firm leasingowych, które podpisało umowę, to jest ponad 50% rynku, czy rozumiem, że to są największe firmy? Tak, absolutnie. Znaczy tutaj nie jestem w stanie podać ile to jest procent, ale wszystkie duże firmy leasingowe, te wiodące na rynku firmy leasingowe, firmy
również finansujące w formie wynajmu długoterminowego. Wszystkie te firmy w zasadzie przystąpiły do programu, rozpoczęły obsługę klientów i będą już niedługo uczestniczyły w tym procesie w pełni. Ale kolejne też negocjują, no bo z perspektywy przedsiębiorców rozumiemy, że jest to bardzo istotne. Tak. Pytanie do pana Aleksandra Rajka z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Panie Aleksandrze, czy są samochody elektromobilne tu i teraz do kupienia? Pytanie numer jeden, no bo to jest, jak patrzymy, rzeczywiście dotacje są, firmy leasingowe rzeczywiście są w stanie to zapewnić. I pytanie, czy jest towar na rynku, czy możemy jako przedsiębiorcy kupować te samochody tu i teraz? Wszystkie koncerny, które zajmują się produkcją samochodów, wszystkie OEM-y, mówię wszystkie, dlatego że zaczynamy już coraz poważniej też traktować tu na naszym rynku koncerny chińskie, które coraz większą ofertę wprowadzają, mają priorytet, jeśli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych przed samochodami konwencjonalnymi. Więc jeżeli komuś zależy na zakupie samochodu szybko, to na pewno rekomendowane jest, żeby zdecydował się na samochód elektryczny. Jeśli chodzi o dostępność, no to niestety, oczywiście samochód elektryczny ma zaledwie 1/4 części samochodu konwencjonalnego, więc problemy z łańcuchami dostaw i tego rodzaju gospodarcze efekty, które odczuwa sektor motoryzacyjny, są mniejsze dla elektromobilności, stąd też ta oferta tak jest bardziej dostępna. Co więcej, ta oferta jest dużo szersza, bo tych modeli już mamy teraz około 60, różnych oczywiście marek, w różnych segmentach, ale nie tylko segmenty premium. Najpopularniejsze. Sytuacja z problemami z łańcuchami dostaw standardowych samochodów spowodowała, że rzeczywiście samochody elektromobilne warto to wyeksponować, które mają 1/4 mniej, czy o jest, czy 75% mniej. 75% mają 1/4 części. Rzeczywiście tak. To jest po prostu akumulator i nie mamy silnika, który ma mnóstwo części, które mogą się psuć. I dlatego być może jest tutaj szansa, że tych samochodów elektromobilnych dostępność będzie większa. Tak? Czyli to jest szansa dla przedsiębiorców, żeby się mogli tu i teraz szybko podjąć decyzję i zamawiać te samochody. Absolutnie tak. Dodatkowo myślę, że wszystkie inne mity dotyczące pojazdów elektrycznych, które dotychczas mogły spowalniać ich przyrost, też zaczynają topnieć, że tak powiem. Jeszcze 2 lata temu 80% ponad konsumentów mówiło, że cena pojazdu elektrycznego jest problemem przy decyzji na zakup. I to nie tylko mówię o osobach indywidualnych, ale też o właśnie przedsiębiorcach. Dzisiaj mamy mniej niż 40% respondentów, którzy to wymieniają jako powód. W najbardziej popularnych pojazdach w pierwszym kwartale, no jeszcze on się nie skończył, ale za styczeń na pewno już to widać, mamy Nissana i Kia jako najczęściej kupowanych producentów pojazdów elektrycznych. Więc wychodzimy z tego sektora premium, wychodzimy z tego segmentu drogiego i wchodzimy w normalne, naprawdę ogólnodostępne pojazdy, które razem z programami takimi jak ten uruchomiony przez N2 IGW, no, ten rynek będzie przyspieszał i to bardzo dynamicznie. Tak, to, że dzisiaj mamy 40 tysięcy samochodów. Wiemy, że to jest sukces, bo podwoiliśmy tą flotę w zeszłym roku, ale w perspektywie cen ropy i gazu i tego, co widzimy na stacjach benzynowych, my jako przedsiębiorcy potrzebujemy rzeczywiście tutaj no, zmultiplikować, przemnożyć tą ilość tak naprawdę, no bo za chwilę to się odbije na wszystkich cenach. Rozumiem, że samochody elektryczne są dostępne, można je kupować. Natomiast pytanie, które rzeczywiście towarzyszy nam poprzez nasze webinary, to kwestia porównania ceny. I to jest coś, co rzeczywiście do tej pory delikatnie traktowaliśmy, bo cena jednostkowa, rozumiem, samochodu elektrycznego faktycznie jest dzisiaj wyższa niż samochodu spalinowego. I zgodnie z Państwa badaniami i danymi, w okresie 2-3 lat ta cena się zrównuje w przypadku eksploatacji. Bez mniej części, bo kwestia prądu. Ale czy dzisiaj, przy cenach 7 i 8 zł za diesla, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że samochód elektryczny jest tańszy od samochodu spalinowego? Czy możemy iść taką stronę? Znaczy nasze badania wskazują, pochodzą z projektu pilotażowego, który badał 3 segmenty pojazdów. Osobowych, lekkich, dostawczych i dostawczych. I to w użytkowaniu flot, czyli takim dużym i intensywnym użytkowaniu i też biznesowym. No i tutaj takie analiza TCO, takie badanie pokazało, że bez żadnego wsparcia ze strony administracji publicznej, bez większego zaangażowania ze strony polityki na przykład unijnej, tak jak niektóre elementy pakietu Fit for 55, które przyspieszają elektromobilność,
to mamy 2-3 lata. Natomiast przy istnieniu tych i polityk, i systemu wsparcia, to się redukuje poniżej roku. Więc to są badania sprzed wojny jeszcze. Znaczy sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czyli możemy zaryzykować, że... To będziemy patrzyli na to, jak to się będzie rozwijało. Na pewno są jeszcze inne czynniki sprzed inwazji, czynniki takie jak dwie deklaracje o phase-aucie, czy to standardy emisyjne unijne, czyli zakaz rejestracji pojazdów spalinowych od 2035 roku na terenie Unii, czy deklaracja z Glasgow, czyli w ogóle taki totalny phase-out wszystkich spalinowych pojazdów do 2030. To są oczywiście też czynniki, które będą napędzały i zniechęcały kierowców do decyzji zakupu pojazdów spalinowych. Natomiast u nas to oczywiście jest dużo szersze wyzwanie gospodarcze, bo zwiększanie się pojazdów elektrycznych i zeroemisyjnych na rynkach starej tak zwanej Unii zwiększa rynek używanych u nas. To jest problemem oczywiście takim, z którym musimy się mierzyć. Więc pewnie kolejnym krokiem, może nie już, może nie jutro, ale niedługo, będzie pewnie jakaś polityka wsparcia używanych elektryków. Bo to jest też bardzo ciekawy pomysł, żeby wspierać te odruchy nabywania używanych pojazdów elektrycznych, które schodzą z tych rynków, tych samych, z których schodzą też bardzo stare spalinówki. Pytanie do pana Krzysztofa Wojciechowskiego z Polskiego Związku Leasingu. Jak wygląda kwestia proporcjonalnie leasingowania samochodów transportowych? Jeśli chodzi o elektryczne ciężarówki, zdajemy sobie sprawę, rynek raczkuje. Wiemy, że jeżdżą 4, nie wymienię marki, ale znany jest też ze Skandynawii. Testowanie 200 km zasięgu. Ale jak jeśli chodzi o busy? No bo patrząc z perspektywy przedsiębiorców, jeszcze raz zupełnie maniaka powiem o tej cenie benzyny i ropy, rzeczywiście jeśli chodzi o kurierów, jeśli chodzi o kwestie związane z przewozem między miastami, no to jest istotny problem. Czy tutaj widzą Państwo też wzrost leasingu lub wynajmu długoterminowych w przestrzeni samochodów dostawczych? No, ja myślę, że oczywiście, że tak, bo tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że w samym programie Mój Elektryk jest zróżnicowanie kwot dotacji. Te dotacje dla samochodów osobowych to jest maksymalna kwota 27 tysięcy złotych przy deklaracji przebiegu powyżej 15 tysięcy kilometrów rocznie. Natomiast w przypadku samochodów z tak zwanej grupy N1, czyli samochodów właśnie dostawczych i busów, jest to już kwota aż do 70 tysięcy złotych. Także rzeczywiście to wsparcie finansowe jest bardzo, bardzo duże, materialne i zauważalne i w istotny sposób wpływa na tą kwotę, którą finalnie finansuje sam przedsiębiorca. Też warto zwrócić uwagę, że bardzo duża część floty samochodowej, takiej właśnie użytkowej, typowo użytkowej, to nie są długie trasy, to nie są przewozy. Oczywiście jak mówimy o samochodach osobowych, to co pan Aleksander mówił, to większość z tych samochodów jest de facto użytkowana w mieście, przede wszystkim w mieście. Wyjazdy dłuższe są jednak, nie są jednak tak częste i de facto jest to zazwyczaj w ramach tego zasięgu, który typowy samochód elektryczny oferuje. Również w przypadku samochodów dostawczych, samochodów użytkowych, to jest podobnie. Bardzo duża część tego użytkowania to jest jednak użytkowanie miejskie, tudzież, że tak powiem, wojewódzkie, takie, które umożliwia codziennie jednak dostarczenie energii, podładowanie do tego samochodu w stopniu takim, żeby on był w stanie te swoje zadania wypełnić. Także ja myślę, że to na pewno też jest przyszłość, a to tu dzisiaj myślę, że dzisiaj nie ma jeszcze tych analiz, bo ta sytuacja ja tych cen paliw jest kompletnie nową dla nas sytuacją, natomiast te analizy, które były prowadzone wcześniej, my również tutaj do identycznych w zasadzie wniosków, ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę, ale do bardzo podobnych liczb dochodziliśmy, licząc to po naszej stronie jako operatora flot, no to już było zakup samochodu elektrycznego i korzystanie z samochodu elektrycznego był korzystny. Dzisiaj to się zmienia tylko w jedną, może zmieniać tylko w jedną stronę. Także zdecydowanie każdy rodzaj floty może być oparty w znacznym stopniu o samochody elektryczne. Czyli tutaj jest na to szansa, żebyśmy rzeczywiście coraz więcej, tak jak pan powiedział, w obszarze województwa, w obszarze regionu,
mogli stawiać tam samochody dostawcze. One też mają coraz większe zasięgi. Proszę Panie Aleksandrze. Jedna uwaga, bo zasięgi, ale generalnie najpopularniejszymi segmentami pojazdów elektrycznych są osobowe i dostawcze. I według naszych szacunków w 2025 roku to łączna liczba to już będzie 300 tysięcy takich pojazdów. W 2023 roku 300 tysięcy. W 2025. Tak. I to właśnie łączy się te kategorie i widzimy po innych rynkach, że właściwie wszędzie się tak robi, że to są dwie najbardziej popularne. A druga uwaga, my testowaliśmy przez 18 tygodni ciężarówkę 27-tonową na dystansach średnio, no na średnich dystansach, czyli takich do 500 km. I nasze badania pilotażowe, czyli 36 tysięcy parametrów zebranych w trakcie tego badania, pokazało, że to już jest rozwiązanie bardzo dobre i to dla takich operatorów jak... Nie, ma zasięg dużo większy, jeśli chodzi o ten, który proponuje producent, czyli skandynawska firma, o której Pan mówił, która produkuje w Polsce zresztą. Natomiast 500 km jest zupełnie realnym zasięgiem i to w dostawach intensywnych, bo my badaliśmy dla IKEA i H&M, czyli naprawdę pełny ruch, pełne dostawy i bardzo poważne podejście do tego projektu. Także tu raczkuję, ale szybko. Ale szybko. Pytanie do Pana Dyrektora Rafała Kręcisza. No, oprócz przedsiębiorców, z którymi tutaj rozmawiamy, mamy też przecież prywatne domy i też mamy koncepcję na pewną samodzielność. Pan dyrektor zauważył, że rzeczywiście wiele osób z programu Mój Prąd widzi szansę w moim elektryku. Czy mógłby Pan dyrektor trochę więcej nam na ten temat powiedzieć, bo z jednej strony dzisiaj mówimy do przedsiębiorców, ale każdy z nas też prowadzi swoje gospodarstwo domowe i w przestrzeni pewnej oszczędności lub jeżeli tego co pamiętam w programie Mój Prąd było ponad 600 tysięcy dachów fotowoltaicznych, gdzie ta energia rzeczywiście jest wykorzystywana. Być może tym źródłem, tym naszym akumulatorem, tym naszym magazynem energii będzie nasz samochód elektryczny. Jak to wygląda? Dokładnie tak. No, mogę potwierdzić, że co najmniej kilka procent z beneficjentów programu Mój Prąd, którzy de facto posiadają pewne nadwyżki i do tej pory eksportowali w pewien sposób do sieci, podjęło decyzję o zakupie samochodu elektrycznego, no tym samym jakby zmniejszając obciążenia, jeśli chodzi o dostarczenie, prawda, prądu, czyli paliwa dla tych pojazdów. Ja jeszcze tylko jednym słowem do tego, co panowie powiedzieli, bo jeszcze ta kategoria, prawda, N1, to już widzimy zarówno w tej ścieżce leasingowej, jak i w tej ścieżce dotacyjnej, że około, bym powiedział, 15-20% z ostatnich wniosków, powiedzmy z dwóch ostatnich miesięcy, to są te dostawcze. Mamy też jakby w ścieżce leasingowej dużego klienta, jednego z towarzystw leasingowych, który jest firmą kurierską i ona tam bodajże kilkadziesiąt pojazdów zadeklarowała, już część tych pojazdów żeśmy rozliczyli, także to też widać, że wzrasta zainteresowanie, natomiast no, w naszym przekonaniu klienci indywidualni z programu Mój Prąd to powinni być naturalni klienci mojego elektryka, gdyż no w tym momencie przy tych cenach tutaj oferowanych przez rynek i to chyba w krótkiej terminie to ciężko mówić, że będzie doładować swoje elektryki. Będzie też pozytywna informacja, prawda, i te ceny wrócą chociażby do tych sprzed kilku miesięcy, także wydaje się, że to tym bardziej będzie napędzało tą chęć, no bo jednak całkowicie jakby z przemieszczania zrezygnować nie możemy, jakoś to musimy robić i dla tych, którzy mają swoją instalację, wydaje mi się, że to optymalne rozwiązanie. Super opcja i można powiedzieć, że z każdym dniem bardziej atrakcyjna. To na pewno. Ja bym może to, co Pan Dyrektor tutaj mówił, też jeszcze uzupełnić z perspektywy firmy leasingowej. Absolutnie mogę to potwierdzić, że my też widzimy zainteresowanie samochodami elektrycznymi i w tym uzyskiwanymi w procesie uwzględniającym dotacje, zarówno wśród klientów indywidualnych, i tutaj mówimy o samochodach osobowych, o samochodach użytkowych, ale też widzimy zainteresowanie wśród posiadaczy czy użytkowników dużych flot, typu 100 czy 200 samochodów. Jak najbardziej też pojawiają się już zapytania odnośnie właśnie możliwości sfinansowania z dotacją tego typu dużych flot.
Więc mówimy o profesjonalnym użytkowaniu bardzo dużej floty samochodów, całkowicie napędzanych energią elektryczną. To bardzo dobry rynek. Liczymy, że oczywiście będą oczywiście dostępne samochody, więc tutaj przedsiębiorcom sugerujemy jak najszybsze podjęcie decyzji, ale szanowni Państwo, żeby jeździć jeszcze tymi samochodami elektrycznymi, musimy posiadać infrastrukturę. Panie dyrektorze, jak to wygląda w liczbach dzisiaj? Ile mamy stacji ładowania ogólnodostępnych, ile mamy stacji ogólnie w Polsce, jak to będzie wyglądało i czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje tutaj dotację związaną z rozwojem takiej sieci? Tutaj korzystając jakby z narzędzia, które udostępnia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, no można oszacować to na około niespełna 2000 ogólnodostępnych stacji ładowania, tych nieogólnodostępnych do końca, prawda, ciężko jest zliczyć. Szacuje się, że to jest 5-6 tysięcy łącznie. Natomiast mamy duży program wsparcia stacji ładowania o wartości 870 milionów. Tak jak zawsze powtarzamy, 70 milionów jest jeszcze nieuruchomione, bo są to środki na punkty ładowania tak naprawdę tylko i wyłącznie do użytku własnego, więc tutaj czekamy na pewne zmiany otoczenia prawnego związane z możliwością udzielenia dotacji, czyli tak sprawy, powiedzmy ogólnie mówiąc, pomocy publicznej, ale 800 milionów jest uruchomione, 100 są to stacje tankowania wodoru i 700 milionów na stacje ładowania pojazdów elektrycznych w trzech kategoriach, dwie kategorie, te najmocniejsze powyżej 150 kV mamy już zakończone, mamy nawet z nadwyżką przyjętych wniosków, zobaczymy jak to będzie podczas ich oceny, czyli ponad 315 milionów złotych mamy w złożonych wnioskach, no można powiedzieć, że są jeszcze dwie kategorie, to 150 i między 150 a 50. Tutaj też idzie dynamicznie, nie ma aż takiego zainteresowania na ten moment, jest nabór, nabór kończy się z 31 marca, więc zobaczymy jak to będzie na koniec. No my, żeby uruchomić ten program wsparcia, musieliśmy notyfikować pomoc publiczną, więc to były tak naprawdę, nie wiem, półtora roczne rozmowy z Komisją Europejską. Mamy pomoc bezpośrednio przedsiębiorcom. Dokładnie tak, więc mamy jakby pewne ramy tej pomocy, w ramach których możemy się poruszać. Tam uzgodniliśmy, że będziemy ponawiać takie nabory w latach kolejnych, no ale też będziemy się przyglądać rynkowi, prawda? Nie wykluczamy, że być może podejmiemy dialog z komisją na przykład do nieco renegocjacji chociażby tych koszyków, prawda? Ale to jest, najpierw musimy podliczyć te nabory, które skończą się z 31 marca, zobaczyć jakie są środki zalokowane i co będziemy robić dalej. Czyli na tę chwilę mamy 2000 stacji ładowania, mniej więcej 2000 zgodnie z licznikiem, przepraszam, 1960 stacji ładowania, tego co pamiętam, ogólnodostępnych. Z tej pierwszej transzy 150 kW, ile mniej więcej Państwo jesteście w stanie przyznać pieniędzy, na ile starczy tych stacji 150 kW? No liczymy, że 2-3 tysiące stacji, natomiast no 2-3 tysiące tych najmocniejszych 150 kW. Tak, natomiast no wszystko zależy też, prawda, za chwilę jakie będą ceny materiałów, robocizny, tak, więc wnioski są poskładane. One wyglądają na dość takie dobrze przygotowane, oszacowane, natomiast no zmienność na rynku jest tak wielka, że ciężko powiedzieć do końca, jak te projekty będą za chwilę. Ta kwota 700 milionów, na ile może się przełożyć stacji? No, myślimy, że nawet kilkanaście tysięcy stacji i punktów ładowania. Tak, bo do 2025, czy? Znaczy, no, myślimy, że ten i kolejny nabór zagospodaruje te środki, prawda? Czyli to by był nabór z roku 2023 plus umowy, plus realizacja. Myślę, że tak, 2025-2027 wydaje się, że większość tych stacji powinno już funkcjonować w systemie. Czyli to powinno skłonić przedsiębiorców do tego, żeśmy odważnie rzeczywiście szli zakup samochodów elektrycznych, ponieważ infrastruktura rzeczywiście teraz lawinowo jest. No mogę powiedzieć, że to są bardzo ciekawe projekty, bo są i firmy paliwowe, ale są też duże przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o handel, sklepy wielkopowierzchniowe, także naprawdę jeśli te projekty zostaną zrealizowane, to myślę, że w większości miast
nie byłoby problemu z takim naładowaniem no, codziennym. Okay. Jak to wygląda z perspektywy firm leasingowych? Czy firmy leasingowe też biorą udział w przyszłości, jeśli chodzi o finansowanie stacji ładowania? Jak najbardziej tak. Oczywiście leasing najczęściej kojarzony jest z leasingiem pojazdów, natomiast firmy leasingowe jako takie działają w o wiele szerszym kontekście. Tu przykład firmy, którą ja osobiście reprezentuję, czyli mLeasing, praktycznie rzecz biorąc pełen zakres asetów, aktywów, które są niezbędne do tego, żeby tą infrastrukturę uruchomić, utrzymać, jest możliwy do sfinansowania w ścieżce leasingowej. Widzimy obecnie zainteresowanie klientów nie tylko finansowaniem samochodów elektrycznych, ale również tych elementów infrastruktury, które są niezbędne do później użytkowania tego samochodu. I mówię ponownie nie tylko w skali takich inwestycji, bym powiedział dużych, publicznych, gdzie mówimy o infrastrukturze dostępnej dla w sposób otwarty, ale widzimy również zainteresowanie finansowaniem, czy to instalacji fotowoltaicznych, czy właśnie różnych rozwiązań związanych z ładowaniem, również przez indywidualnych przedsiębiorców. To jest mega istotne w dzisiejszych czasach, żeby być samodzielnym, jeśli chodzi o swoje przedsiębiorstwo. Tak. Instalacja fotowoltaiczna, nawet mała flota samochodów elektromobilnych, no, wygląda na pewną przyszłość. Ja też myślę, że to jest takie, bym powiedział, wygodne rozwiązanie użytkowe, tak? Jeżeli mówimy o samochodzie spalinowym, to na koniec dnia my ten samochód musimy jechać na jakąś stację, go załadować. Jeżeli na chwilkę odwrócimy sobie to myślenie i powiemy, a dlaczego ja tego auta nie mogę u siebie podładować, czy to będzie mój dom, moja firma, mój biurowiec, czy cokolwiek innego, no to jakby całkowicie zmienia tą perspektywę. Dlatego też myślę, że rzeczywiście te inwestycje nie tylko w duże instalacje, w dużą infrastrukturę, które jest konieczna, żeby się przemieszczać na dużych dystansach, ale wszelkie inwestycje w małą infrastrukturę lokalną i rozproszoną będą miały znaczenie, bo one rzeczywiście pozwalają na to, żeby ta adopcja elektromobilności była jeszcze większa. A branża leasingowa jak najbardziej chętnie cały ten proces będzie wspierała i finansowała. Jest to na pewno jeden z takich istotnych dla nas obecnie punktów rozwoju biznesu. Pan Aleksander Raj, pytanie z tych trudniejszych w takim razie, skoro tutaj już widzimy, że mamy w infrastrukturze miejskiej wielką szansę, że stacje ładowania będą powszechne, są też wspierane leasingowo. A jak to wygląda, jeśli chodzi o tę infrastrukturę ogólnopolską? Kiedy będziemy mogli tak z czystym sumieniem powiedzieć, ok, jadę z tej Warszawy do Szczecina, wysyłam tych kurierów, przestawiam wszystko na elektromobilność. Jak to wygląda z perspektywy Kaspera? No ta infrastruktura ogólnodostępna jest ogólnopolska. Rzeczywiście mamy 1990 tych stacji, natomiast ciekawą cechą tej polskiej infrastruktury jest to, że 1/3 tych stacji to są stacje DC, czyli szybkiego ładowania, 609 takich stacji. I łącznie to daje blisko 4000 punktów ładowania, bo musimy pamiętać, że stacja i punkt nie są tożsame. I w pewnym momencie już bardziej istotne są te punkty. My mamy niewiele. 2000 stacji przypadają po 2 punkty. Tak? To jest mniej więcej tak można powiedzieć. Tak. Natomiast oczywiście kierunkiem rozwoju jest takie działanie, żeby punktów per stacja było więcej, żebyśmy nie musieli czekać do ładowania. I w końcu będziemy zresztą mierzyć tę infrastrukturę raczej mocą dostępną. Tylko u nas po prostu te liczby jeszcze są za małe, więc mierzy się to ilością stacji ogólnodostępnych. My szacujemy, że takich stacji ogólnodostępnych, załóżmy w tym 2025, który tutaj już wymienialiśmy, będzie 43 tysiące w Polsce, więc to wzrośnie znacznie. 43 tysiące z 2 tysięcy stacji, czyli 41 tysięcy stacji powinno być w ciągu tych 3 tak. lat. Tak, i bardzo przyczyni się do tego na pewno program, o którym tutaj mówiliśmy, uruchomiony w grudniu. Tak jak właśnie było powiedziane, ten koszyk, jak my to nazywamy, najwyższej mocy w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia, on się właściwie już został wykorzystany. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę tę międzymiejską, to znaczy no tutaj to jest bardzo duże wyzwanie, bo 56% wszystkich stacji ładowania jest w dużych miastach.
czyli mamy bardzo dużą dysproporcję i to jest na pewno projekt, którym musimy się zająć jako sektor. Drugim tematem jest infrastruktura TEN-T tak zwana, czyli ta paneuropejska infrastruktura, która pozwala na połączenie głównych korytarzy komunikacji Unii Europejskiej. Tylko 11% naszej infrastruktury ogólnodostępnej jest zlokalizowana przy tych korytarzach. Także to jest taki kłopot, który też musimy zaadresować. No i myślę, że dodatkowym elementem dyskusji jest to, że tak naprawdę na stacjach, na drogach ogólnokrajowych, autostradach, drogach ekspresowych, my musimy zacząć dyskusję o rozwijaniu infrastruktury stacji 350 kW+. Okej, na razie w Polsce najmocniejsze to 150 kW, tak? Tak. I znaczy, ile czasu na 150 kW? Chyba jednostkowo są o większych mocach, natomiast generalnie 150 to jest największa taka, powiedzmy, powszechnie instalowana moc i ona w ramach infrastruktury miejskiej jest jak najbardziej wystarczająca, natomiast do międzymiejskiej i do takich już głównych, tak jak mówię, korytarzy komunikacji jest za mała, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie pojazdy dostawcze, pojazdy ciężkie, i wielość pojazdów osobowych, której się spodziewamy w ciągu kilku lat, no to będziemy musieli mieć i tej mocy, i tych punktów więcej. Czyli dzisiaj dla samochodów osobowych i ta infrastruktura daje możliwość spokojnego przemieszczania się. Dzisiaj absolutnie tak, bo głównym kluczem tutaj, i to tyczy się zarówno tego problemu zasięgowego, jak i problemu, powiedzmy, z ładowaniem, jest zmiana mentalności. Mentalność kierowców, którzy używają od lat, nas wszystkich, pojazdów spalinowych, z silnikami wewnętrznego spalania, jest tankowanie do pełna w momencie przyjazdu na stację. Elektromobilność nie wymaga takiego podejścia. Możemy podładować się trochę po drodze i to trwa krótko i dojechać na miejsce, na przykład do hotelu czy do lokalizacji, do której jedziemy i tam naładować się przez całą noc na 100%. Więc jest inny system myślenia. I oczywiście ładowanie w domu, co też było tu powiedziane. I to się rozrośnie znacznie, bo tu mamy już liczby na ten 2025 rok, między 90 a 115 tysięcy, jeśli chodzi o infrastrukturę prywatną. Czyli infrastrukturę, w ramach której ładujemy się na własny licznik i nie pobieramy opłaty za tę infrastrukturę. To jest infrastruktura prywatna. Ona się będzie rozwijała dynamicznie również ze względu na tematy i problemy administracyjno-formalne. Ponieważ żeby uruchomić stację ogólnodostępną, w tej chwili przy bardzo dużej ilości nowych sprzętów, nowych operatorów, nowych firm, nowych technologii, takie przyłączenie trwa 18 miesięcy. Przyłącz 18 miesięcy? Znaczy uruchomienie stacji ogólnodostępnej ładowania pojazdów elektrycznych. Więc to jest jakieś ograniczenie, nad którymi instytucje takie jak UDT czy Straż Pożarna pracują i to widać, żeby zredukować ten czas, ale do prywatnej mamy dużo szybsze tempo uruchomienia. Czyli jeżeli mam prywatny dom, ile trwa przygotowanie takiego przyłącza? Jeżeli mam prywatny domek z działką? To jest tylko zamiana na siłę, wyprowadzenie siły, zamontowanie sprzętu i to jest gotowe właściwie. I licznik odrębny pewnie na to, albo może być na ogólnym liczniku, jeżeli jest dom. To jeszcze panie Aleksandrze trochę pomęczę. A jeśli chodzi właśnie o kwestię, rozumiem, nowych domów, bloków, deweloperów, to trwa 18 miesięcy, tak? Nie. Prywatna infrastruktura nie ma związku z tym, czy pan ma dom wolnostojący, czy to jest dom wielolokalowy. Tutaj do tego też będzie się stosowała dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków, która jest nowelizowana w ramach Fit for 55, potocznie zwana EPBD. I w ramach tej dyrektywy już są różne takie nakazy, żeby na przykład na 10 miejsc parkingowych dwa były wyposażone w ładowarkę, jeżeli jest to budynek biznesowy, czyli w którym użyteczność jest biznesowa. Jeżeli mieszkalny, to minimum 40% będzie musiała mieć okablowanie, czyli właśnie wyprowadzenie tej siły. Czyli 40% miejsc w bloku mieszkalnym na parkingu powinno mieć przyłącze. Tak, okablowanie, czyli takie tunele kablowe przy miejscach parkingowych. Tych regulacji jest więcej. Pytanie, czy sieci dadzą radę, no bo to rzeczywiście to jest inne pytanie, ale na pewno ważne jest to, że prywatna infrastruktura opiera się tylko na tym, że mam ładowarkę i nie pobieram żadnej korzyści z tego, że ona świadczy usługę ładowania. Czyli ja to robię dla siebie, na swój licznik. Więc jeżeli ktoś ma firmę, ma ładowarkę przed tą firmą i korzysta z tego sam na rzecz tej firmy, to jest to ładowarka prywatna. To jest szansa na szybkie przyłącze. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytań naszych userów, których tutaj widzimy, że narasta, chciałbym dokonać pewnego podsumowania dla przedsiębiorców. I prosiłbym o
trzy zdania od każdego z panów, jeśli chodzi o zachęcenie do przejścia na samochody elektryczne, na floty elektromobilne. Jeśli chodzi o dofinansowanie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, rozumiem, że w przestrzeni prywatnej jest to 27 tysięcy złotych, a w przestrzeni samochodów dostawczych nawet do 70 tysięcy złotych. Nawet do 70 tysięcy złotych. Oczywiście tam są progi, jeśli chodzi o intensywność wsparcia, prawda, to do 30%. Ale tak, wzięliśmy to pod uwagę, że pojazdy kategorii wyższych potrafią kosztować no znacząco więcej, dlatego chociażby nie ma limitu 225 tysięcy, które są w samochodach osobowych kategorii M1. No ale przy dzisiejszym rozwoju rynku te 225 tysięcy to naprawdę jest znacząca kwota, która już może większość segmentu tak naprawdę w to wchodzić. Zresztą znowu są zestawienia PSPA, gdzie pokazują, że w dziesiątkach tak naprawdę modeli można już wybierać, celując w tą kwotę górną. Oczywiście znowu dla przedsiębiorców wygląda to trochę inaczej, bo jeśli jest VAT-owcem, tak kolokwialnie mówiąc, to tak naprawdę jest to dla niego 225 tysięcy netto, więc to już jest też naprawdę znacząca kwota i możliwość pozyskania samochodu dostawczego. Ja ze swojej strony mogę tylko zapraszać, bo środki są, więc warto. Do rozdysponowania jest jeszcze ile? Do rozdysponowania jest jeszcze, myślę, co najmniej 600 milionów. Tak? Zależy jak licząc, bo tak jak mówię, chociażby uruchomienie dla BOŚ Banku i dla ścieżki leasingowej 100 milionów, co się dzisiaj właśnie stało, no ale jakby realizacja tych płatności to będą kolejne dni. Czyli warto szybko zabiegać te dotacje, jak możemy przypomnieć u wszystkich, i tu pytanie do pana Krzysztofa, w większości firm leasingowych już mamy taką możliwość, tak? Tak, w większości firm leasingowych ta możliwość już jest. Nie wszystkie dzisiaj z tych 15 firm rozpoczęły już fizyczne przyjmowanie wniosków, ale to też za moment na pewno nastąpi. To, co jeszcze mogę powiedzieć, to już blisko 1000 wniosków zostało przekazanych do rozpatrzenia, więc to jest rzeczywiście widać to zainteresowanie klientów. Ja też myślę, że ścieżka leasingowa może być dla klientów korzystna oczywiście z tej perspektywy, że jest to niewielki koszt finansowania. Dzisiaj to auto elektryczne w zasadzie można finansować w kwocie poniżej 1000 zł miesięcznie. Nie mówiąc o pozostałych kwestiach finansowych, jak to, że poruszanie się tym autem jest 3, a przy dzisiejszych cenach nawet pewnie 4 razy tańsze. To nas przekonuje jako przedsiębiorców. Tak. Natomiast ja bym jeszcze dodał to, że firmy leasingowe też wchodzą tutaj w ten obszar elektromobilności z taką dodatkową rolą czy też misją pewnej edukacji klientów, bo my już widzimy po zainteresowaniu, po pytaniach, które otrzymujemy, pytanie od dłuższego klienta, czy wy nam jesteście w stanie policzyć ślad węglowy naszej floty. Okay, więc to nie to jest ciekawe. Tylko dzisiaj ta firma leasingowa i zapotrzebowanie klientów wykracza poza jedynie finansowanie. Nie finansowanie, tak. To jest bardzo ważne. I jesteśmy dokładnie tak, tu mówiąc o ESG, ma to ogromne znaczenie. I jakby firmy leasingowe też w zasadzie wszystkie taką rolę chcą przyjąć. Chcą wesprzeć klientów, nie tylko finansując aktywa, które klienci nabywają, ale również stać się doradcą w zakresie tego, jak to użytkować w sposób optymalny, jak z tego korzystać tak, żeby ten TCO, ten całkowity koszt użytkowania był rzeczywiście najniższy. To ważne. Trzy zdania zachęty dla przedsiębiorców. Panie Aleksandrze. Przede wszystkim koszty, które elektromobilność obniża, które łączą się jednocześnie z dekarbonizacją transportu drogowego, czyli mamy korzystny wpływ na środowisko przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. 1/3, blisko 1/3 zatrucia powietrza pochodzi z transportu drogowego, więc myślę, że przedsiębiorcy... Jest to turbo ważne, żebyśmy rzeczywiście... Dokładnie, więc jeżeli mamy 85% pojazdów, które są firmowe tak naprawdę w Polsce, no to oznacza, że mamy szansę przyczynić się do zmniejszenia smogu i zanieczyszczenia powietrza w stopniu znacznym właśnie poprzez działania biznesu. Elektromobilność właściwie we wszystkich obszarach zaczyna jawić się jako jedyna przyszłość taka pewna. Przy technologiach bateriowych skierowanych na stały elektrolit możliwe, że inne obszary transportu morskiego i powietrznego również będą mogły przechodzić na tę technologię w przyszłości.
Szanowni Państwo, dokonaliśmy pewnego podsumowania. Przypomnę, że w studiu jest z nami pan Rafał Klęcz, dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Krzysztof Wojciechowski, Związek Polskiego Leasingu i M-Leasing jednocześnie i pan Aleksander Reich, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Przejdźmy teraz do pytań userów. Jeżeli macie Państwo do nas pytania, korzystamy tutaj z aplikacji Lewiatana i widzę, że zgromadzono trochę tutaj już pytań. Też kilka pytań już mi przekazano na kartce. Zacznę może od tych najłatwiejszych. Pierwsze pytanie do pana Rafała Kręcisza, do pana dyrektora. Czy auta hybrydowe także są objęte programem? Można powiedzieć stety, albo niestety, ale niestety nie. Prawda? Wynika to z konstrukcji naszego programu, wynika to z notyfikacji pomocy w Komisji Europejskiej. Co ważne, my na pierwszym, znaczy co ważne, tak jakby historycznie, my w pierwszej wersji programu, którą przekazaliśmy do Komisji Europejskiej, napisaliśmy, że chodzi o pojazdy elektryczne, prawda? I Komisja tutaj zaprotestowała, mówiąc, że ma to być nazwa pojazd bezemisyjny, ponieważ okay, program jest wieloletni, być może pojawią się jeszcze inne, prawda, możliwości technologiczne, aby do tego dojść. Także program plus notyfikacja plus prawodawstwo polskie nie pozwala w tym momencie finansować pojazdów hybrydowych. Czy są jakieś działania prowadzące do tego, że byłaby szansa mimo wszystko, żeby te hybrydy też wciągnąć do dofinansowania, czy na razie to jest niemożliwe? Na razie jest to niemożliwe. Zamykamy temat. Dziękuję. Jaki jest średni czas oczekiwania na dostawę dostawczego auta elektrycznego BusVan? Pomocy może pan Krzysztof, może pan Aleksander. Znaczy ja mogę tylko tak powiedzieć, że mimo że jakby tutaj w tym obszarze nie działamy, ale z uwagi na przykład na zwiększenie tego budżetu dla BOSiA w ścieżce leasingowej przeprowadziliśmy pewne własne działania rozpoznawcze, no i wynika, że tak naprawdę na samochód osobowy w tym momencie z nowych roczników, prawda, to będzie najprawdopodobniej między 2 a 5 miesięcy, natomiast tutaj nam tak deklarowali dilerzy też poprzez Polski Związek Dilerów Samochodowych, że będzie to pewnie bliżej pół roku dla nowych roczników. Może tak się zdarzyć, ale no, sytuacja jest dynamiczna na rynku. Czyli tym bardziej warto, szanowni przedsiębiorcy, już dzisiaj się zdecydować na wymianę. Będziecie pierwsi przy tych samochodach, które są. No chociażby jeszcze dodam tylko w ścieżce leasingowej, prawda, gdzie jest to możliwe, gdzie podpisujemy leasing, prawda, i czekamy tak naprawdę na fizyczną dostawę przepraszam, pojazdu, tak, a już ten klient jest zabezpieczony i ma zagwarantowaną tak naprawdę kwotę dotacji. Okej. Okay. Co będzie z ceną prądu w związku z wojną? Czy Państwo to analizowaliście? Pytanie, czy jest chętny na odpowiedź na to pytanie? A ja poproszę za chwilę na ekran kolejne tylko pytanie. No, że chyba ani nie jesteśmy jakby tu ekspertami w tym zakresie, no, ale sami jesteśmy użytkownikami dróg, pojazdów, więc widzimy, jak to wygląda. No, można powiedzieć, że przy tym trendzie, to tak jak już tu zostało powiedziane, tak naprawdę użytkowanie pojazdu elektrycznego jest w tym momencie z każdym niemalże dniem, mimo że jest to bardzo bolesne, znacząco tańsze. Natomiast no, oczywiście też przecież nie chodzi o to, aby ceny paliwa były tak wysokie, no, ale na to nie mamy wpływu. No, oby ta sytuacja kryzysowa związana z inwazją, wojną, napaścią Rosji się jak najszybciej jakby znormalizowała. Jasne. Plus tam jest mowa o wojnie światowej. Myślę, że obyśmy nie musieli za szybko mówić o takiej sytuacji. Ja też myślę, że tak rzeczywiście tutaj podzielam to i absolutnie myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dzisiaj ten konflikt wygasał, a nie wręcz przeciwnie. Natomiast ja myślę, że a paradoksalnie ta sytuacja w jakimś długim terminie spodziewałbym się tego, że raczej może wpłynąć na to, że w naszej przestrzeni na pewno elektromobilność ma teraz gigantyczną szansę. Raczej bym się spodziewał tak, że nie tylko to jest elektromobilność i zależność od paliw kopalnych, które wiadomo gdzieś są transportowane i często dostarczane właśnie z Rosji, natomiast mówimy też o rozwoju na przykład OZE, czyli rzeczywiście tej zielonej energii. Tutaj też widziałem, pojawiały się pytania dotyczące tego, okej, ale co z tym brudnym węglem, tym prądem z brudnego węgla. 84% na razie mamy z węgla, ale tak, szansa na OZE jest tym bardziej teraz istotna, no bo musimy w to wejść w całości.
Tak, natomiast ja myślę, że nadal trzeba mieć na uwadze to, że licząc nawet taki całkowity ślad węglowy samochodu elektrycznego, łącznie z jego użytkowaniem przez okres około 5 lat, to my mówimy i tak o tym, że ten samochód elektryczny, nawet zasilany tym tak zwanym brudnym węglem, nawet uwzględniając koszty i jakby wpływ utylizacji baterii, produkcji samego auta, to wszystko i tak finalnie mamy trzy razy mniejszy ślad węglowy niż w przypadku samochodu spalinowego. Korzystali z tego czysto zielonej energii sześciokrotnie. No ale nawet w tej sytuacji, w której mamy dzisiejszy miks energetyczny, ślad węglowy samochodu elektrycznego jest trzy razy mniejszy niż samochodu. To są badania TNI również dla autobusów, bo to było we wszystkich segmentach też badane. Także również dla autobusów, co jest często podnoszone, ten ślad węglowy jest trzy razy mniejszy niż konwencjonalny. To też istotne. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak widzą Państwo perspektywę rozbudowy stacji ładowania przy autostradach, drogach szybkiego ruchu? Na ten moment infrastruktura jest znikoma. Znaczy ja mogę powiedzieć tylko na bazie prowadzonego, znaczy tylko między innymi na bazie prowadzonego naboru, że większość, czyli jest kilka dużych spółek paliwowych, które mają stacje wokół głównych korytarzy. Więc w moim przekonaniu to w najbliższych latach diametralnie się zmieni i za 3-5 lat nie będziemy mówili o tej barierze. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry, czy program obejmuje wymianę starej floty firm na pojazdy elektryczne lub hybrydowe? Na przykład jeśli firma dysponuje obecnie pojazdami diesel i benzyna, można będzie dokonać wymiany na pojazdy elektryczne lub hybrydowe. Powiem szczerze, że nie do końca tak rozumiem to pytanie, ale odpowiem tak, jak rozumiem. Tak? Czyli po pierwsze nie można hybrydowych, tak? Zostało. Natomiast czy wymiana? Oczywiście. Natomiast my nie wymagamy deklaracji, że na przykład nie wiem, 10 zakupione w ramach naszej dotacji pojazdów oznacza 10 złomowań innych pojazdów, bo też pojawiają się pytania, czy na przykład muszę oddać, żeby muszę oddać, a może nie wiem, jak zezłomuję to coś więcej. Nie, prawda? Mamy dotacje, no i patrząc na to, jak jest opisywane, jakie to są firmy, które przychodzą, powiedziałbym, że większość tych planowanych czy zakupionych pojazdów polega na wymianie, prawda? Natomiast nie w żaden sposób nie dyskryminujemy przedsięwzięć, które miałyby polegać na zwiększaniu czy wręcz otwarciu nowej działalności gospodarczej. Także nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na to. Natomiast nie wymagamy, nie potrzebne są deklaracje, ale jeśli taki by miał być efekt, to tym lepiej dla nas pod względem takiego efektu, powiedzmy, ekologicznego, o który NFOŚ zabiega. Tu mam jeszcze dwa pytania do pana Krzysztofa Wojciechowskiego z Leasingu i z Polskiego Związku Leasingowego. Czy korzystanie z innych pomocy dofinansowań, na przykład na złożenie działalności lub spółki, wyklucza... Może ja spróbuję. Tak. To może pan Rafałowi. Nie jestem tutaj jakby ekspertem od pomocy publicznej, musielibyśmy, ale znaczy tak, walczyliśmy w komisji o to, żeby uznano nasz program za niepomoc, tak? Mhm. Czyli właśnie dzięki temu możemy mieć sytuację, w której na zakupiony już pojazd jesteśmy w stanie udzielić dofinansowania, bo inaczej w pomocy publicznej są tak zwane efekty zachęty, czyli najpierw trzeba złożyć wniosek, dokonać inwestycji i wtedy można liczyć na częściową refundację. Więc idąc tym tokiem rozumowania, nasze wsparcie nie jest pomocą, więc teoretycznie, o ile się znajdą fundusze pomocowe, w moim przekonaniu dałoby się to połączyć. Bardziej myśleliśmy o regionalnych programach operacyjnych i tam raczej nie, no bo nikt inny nie notyfikował pomocy oprócz nas, ale rozumiem, że są na przykład środki, nie wiem, powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wtedy można. W moim przekonaniu można, jeśli ktoś by chciał, to niech napisze na naszego maila. Potwierdzę to absolutnie w Wydziale Pomocy Publicznej, ale w moim przekonaniu tak. Ja też dodam, że z punktu widzenia samego finansowania to jak najbardziej, no tu nie mówimy o tym, że w jakikolwiek sposób program, dotacja z programu Mój Elektryk jest zależna od tego, jak długo funkcjonuje firma, czy w jakiej formie. Natomiast oczywiście ta ścieżka, należy tu uwzględnić to, że firma musi spełnić minimalne kryteria związane z samą oceną zdolności leasingowej. Więc to jest jakby tak naprawdę kryterium wejścia. Ostatnie pytanie, bo to ciekawe pytanie. Czy nowe działalności gospodarcze, nowe spółki są objęte programem? Ile firma, spółka, działalność gospodarcza musi istnieć, aby wejść w program? Pytanie do pana Krzysztofa.
No, tak jak tutaj wspomniałem, nie ma takiego ograniczenia do samego programu. Oczywiście klient musi, sytuacja klienta musi zapewniać to, żeby być w stanie obsłużyć zarówno spłatę zobowiązania leasingowego, jak i dotacji w czasie trwania całego przedsięwzięcia, czyli w okresie 2 lat. I to jest wymaganie minimalne. Zwracamy też uwagę, co prawda nie jest to, że w każdym przypadku leasingu no, właścicielem pozostaje firma leasingowa, prawda? Więc tak. Dla Państwa ryzyko jest dużo mniejsze, więc podejrzewam, że i przypadki, w których no, przychodzą nowi właściciele nowo założonych, nie są sytuacją wyjątkową, prawda? Dobrze, Szanowni Państwo, myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które Państwo nam zadaliście. Dziękujemy przedsiębiorców z Konfederacji Lewiatan za tak liczne pytania. Mam nadzieję, że na większość tutaj Państwa pytań i Państwa ciekawości odpowiedzieliśmy. Ostatnie pytanie. W którym roku, jak panowie szacujecie, zobaczymy więcej zielonych tablic na ulicach niż tablic tradycyjnych? No, jak państwo byście obstawiali? No czy to też zależy, jak prawda, prawodawstwo europejskie do tego podejdzie. 43 tysiące stacji ładowania 2025. To no, dzisiaj się dowiedzieliśmy. No, w 2030 700 milionów na samochody elektryczne. Ale wciąż mamy 20 milionów pojazdów na polskich drogach, więc... Według CEPiK-u to chyba nawet więcej. A to są rejestracje, tak. a nie te, które są na drogach. No to będzie dłuższy proces, myślę. Dłuższy proces. Który rok obstawiamy? Kiedy będzie ten break-even point? Kiedy będziemy mieli 55 lat? Bliżej 40. 40 rok, tak? Ja myślę, że w okolicach 2030 na pewno będziemy mogli mówić o tym, że tych nowych pojazdów, że wśród nowych pojazdów rejestrowanych jest zdecydowana przewaga samochodów elektrycznych. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, auta są użytkowane mimo wszystko co najmniej kilkanaście lat, co oznacza, że jednak również te samochody tradycyjne będą nadal jeździły. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Z nami odpowiadali na pytania pan Aleksander Reich, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pan Krzysztof Wojciechowski, Związek Polskiego Leasingu i M-Leasing. Dziękuję bardzo. Oraz pan Rafał Kręcisz, dyrektor Departamentu Zeroemisyjnego Transportu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szanowni przedsiębiorcy, myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać. Kwestia związana z cenami paliw no jest chyba widoczna dla wszystkich. Oprócz tego, że będziemy się w aglomeracjach miejskich widywać na ścieżkach rowerowych, to sugerujemy, żeby rzeczywiście wszyscy przedsiębiorcy zastanowili się, co zrobić tu i teraz, żeby przepiąć całą flotę samochodową na samochody elektromobilne. Będzie to dobre i dla środowiska, ale też i dla waszych portfeli. Dziękuję bardzo za uwagę. Artur Beck, do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy.